Są i dobre informacje. Wojna zmierza ku końcowi i chyba nie będzie aż tak źle, jak przewidywaliśmy, przynajmniej na razie. Bo oto coraz silniej eksponowany jest znowu niegdysiejszy bohater naszej współczesności, który doprowadził do ruiny gospodarkę całego świata, no a w konsekwencji okazał się, jak dobrze wiemy, czymś zupełnie innym niż nas do tego przekonywano. Ludzi trzeba czymś zająć, żeby się nie nudzili. Raz zbiorową uwagę przekierowujemy więc na to, raz na tamto, raz wojna, a raz... Oto stworzona sztucznie taka właśnie, proszę Państwa, kuleczka, która tak samo szybko znika. Wojna stała się już po prostu niemodna. No przejadła się. I czas trzymać za mordę ludzkość czymś zupełnie innym. Więc nowy szef sanepidu, który w mojej ocenie jest obecnie chyba jednym z najbardziej pogardzanych ludzi w kraju, a zasłużył sobie na to całokształtem swojej działalności, ostrzega przed kolejnym wariantem, czy też kolejnymi wariantami, które to warianty rozpoznać możemy obecnie poprzez biegunkę. Pan Grzesiowski dostał więc medialnej, bym powiedział, biegunki, no i wyraża przy tym oburzenie na naszą nieodpowiedzialność, że tak mało ludzi, którzy częściej niż normalnie muszą skorzystać w wakacje z toalety, robi sobie testy. Obserwujemy 10-krotny wzrost zachorowań na... w ciągu miesiąca, poinformował główny inspektor sanitarny. Wiele osób, które mają biegunkę, wymioty i bóle brzucha, traktują to jako objawy wakacyjnego zatrucia pokarmowego i nie wykonują testów. Teraz już wiecie, że jako wzorowi obywatele, zaraz po powstaniu z łóżka musicie udać się do łazienki i wepchnąć sobie w nos 10-centymetrowy patyk i czekać na wyrok śmierci. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj w sobotę o sprawach społecznych i politycznych. Dzisiejszy program nietypowy minie nam w sarkastycznej, bym powiedział, atmosferze. Powiedziałem, że nie zawsze przecież musi być ciężko strawnie. Upalna pogoda w wystarczający sposób obciąża nasze umysły, dlatego dzisiaj trochę pocheheszkujemy. Witajcie i czujcie się jak u siebie. To, że dzięki naszemu czuwajowi niektórym nie jest do śmiechu, to sprawa jasna jak słońce, no i możliwa do realizacji tylko dzięki naszym wspaniałym mecenasom. Programy na kanale Marek Miśko Czuwaj powstają dzięki waszemu zaangażowaniu, za co jak zwykle kłaniam się wam w pas. Bez was Czuwaja by nie było. Jeżeli ktoś z państwa byłby natomiast zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić mi wykonywaną tutaj pracę, no ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, zapraszam do opisu tego filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee, bo bardzo lubimy kawę, lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia. Jeżeli ktoś z Państwa natomiast nie oglądał ostatnich programów, które cieszą się mniejszą popularnością, o ten ostatni chociaż chyba już teraz sięga do 70 tysięcy, to jest całkiem nieźle, ale poprzednie mają po 30, no to zachęcam, no co będziecie w domu się nudzić, jakieś filmy, głupotki oglądać, obejrzyjcie jeszcze sobie ze dwa czuwaje z poprzednich wydań, z poprzednich tygodni, bo naprawdę tematy tam poruszane są warte Waszej uwagi. Tymczasem zaczynamy. Hanna Gronkiewicz-Waltz, która obeszła się smakiem i dzięki Ewie Zajączkowskiej-Hernik nie dostała się do Europarlamentu, ponosząc wielką porażkę przecież, napisała na Twitterze, że przynoszące coraz większą sławę Ewie wystąpienie przyniosło Polsce wstyd. O, patrzcie, jakie to życie jest przewrotne i nieoczywiste. Bo to wstydem nie jest sprzedawanie kamienic ludziom mającym po 120 lat i wyrzucanie lokatorów z ich domów, ale powiedzenie do polityk odpowiedzialnej za destabilizację Europy kilku słów prawdy. No taka to już niestety jest nasza rzeczywistość. Ale cieszę się, że coś jednak w narodzie drgnęło. Tacy ludzie jak Hanna Gronkiewicz-Waltz całkowicie stracili impet i możliwość wpływania na naszą rzeczywistość w taki sposób, jakby chcieli. Chyba już młodzi wyborcy nie do końca chcieliby, teraz nie mówię o pani Hannie, ale na takich starych pierdzieli po prostu głosować. No i coś faktycznie drgnęło. Pani Hanna mówi, że Ewa przynosi Polsce wstyd. A nie wiem, kto dał pani mandat do tego, żeby mówić w imieniu Polski i Polaków, bo przecież takiego mandatu pani nie uzyskała, zdaje się, prawda? Więc kto dał ten mandat?
ci, co po 120 lat żyją? Niekoniecznie, prawda? Tymczasem przenieśmy się na Ukrainę, bo otóż tam, z czego nie zdawałem sobie do końca sprawy, że taka organizacja dalej funkcjonuje w takiej formie, głos zabrał pewien człowiek. Chociaż człowiek w moim przekonaniu jest tutaj niekoniecznym eufemizmem. Polacy nigdy nie zrozumieli, że obrażając uczucia narodowe Ukraińców, kopią grób dla Polski. Napisał to szef organizacji ukraińskich nacjonalistów, czyli OUN. No i patrzcie, jaki grabarz się znalazł. Facet coś tam gada o kopaniu grobów, a wygląda jakby nigdy w ręku nie trzymał łopaty. Wygląda jak zwykły wsiok w źle dobranej marynarce. No ale to przecież dziwić nikogo nie powinno, bo taka norma tam raczej obowiązuje. Oczywiście w mediach głównego nurtu o tej antypolskiej wypowiedzi nie usłyszycie, bo przecież nie po to są media nad Wisłą, aby oburzać się, gdy szef skrajnie antypolskiej organizacji działającej legalnie na Ukrainie grozi nam wszystkim śmiercią. No co innego, gdy nastolatek wybije szybę w synagodze, no to wtedy wszyscy grzmią na naród całymi dniami, nagłówki w mainstreamowych gazetach straszą polskim faszyzmem, biskupi w uniżonych komunikatach biją w błagalne tony, głupio mądrzy dziennikarze rozdzierają szaty, a politycy żądają delegalizacji czy to ONR-u, czy to Młodzieży Wszechpolskiej i innych patriotycznych organizacji. A z drugiej jednak strony widzę, że wśród orędowników nadziewania polskich dzieci na sztachety zaczynają się przejawiać jakieś ludzkie odruchy, instynkty. Jest to jakiś dobry zwrot, no tak myślę. No zwróćcie uwagę, że gość mówi o kopaniu grobów. Zazwyczaj, aby pozbyć się ciał, ukraińskim sąsiadom wystarczyły rzeki, lasy, pola albo drewniany kościół za miastem i pudełko zapałek. Teraz jakby coś bardziej cywilizowanie się robi, już o grobach jest mowa. A gdy już jesteśmy przy grobach, no to chciałbym wam pokazać, jak ten wielki cywilizowany naród i państwo, aspirujące do grona państw cywilizowanych, traktuje moralne zasady, które przecież nie były obce nawet człekokształtnym sprzed ponad 100 tysięcy lat. Chcę pokazać pochowanie. Oś stawok. Коли рили ставок, це десь 90-ті роки, ну тут вглиблялися і зачепили. Тоді його не було видно, це порозмивала вода. І ось прошу. Черепи людей і багато, так як мені здається, дитячі і дорослих. Кожен рік вода підмиває. Також глибше є. Вон дуже видно. No tak, płynie sobie pan na ryby, na spokojnie, piękna pogoda, a tutaj woda odsłania doły śmierci pełne zamordowanych w bestialski sposób ludzi. Tylko dlatego, że byli Polakami, i kiedy prosimy o możliwość wydobycia tych szczątków, odpowiedź brzmi nie. Albo nie teraz, albo muszą dojrzeć, bo dialog, bo wojna. Zawsze coś. I o ile rzecz jasna, nie ma co się łudzić, że Ukraińcy są w stanie cokolwiek w tej sprawie zrozumieć, o tyle brzydzi mnie władza grekokatolickiego kościoła na Ukrainie. Biskupi i kapłani, którzy chociaż są innego obrządku, należą przecież do kościoła katolickiego i podlegają papieżowi, nawet się w tej sprawie nie zająkną. Jesteście zwykłymi szubrawcami i mędami. Jeżeli dla takich biskupów nic nie znaczą uczynki wobec ciała, a jednym z nich jest przecież nakaz, że zmarłych należy pochować, to nie można mieć dla was żadnej litości. I brzydzi mnie, że jesteśmy w jednym kościele, że znajdujecie się w jednym kościele razem z nami. Tymczasem we Lwowi miało miejsce ciekawe zdarzenie z udziałem Iryny Farion, skrajnie banderowskiej działaczki Partii Swoboda i byłej deputowanej do Rady Najwyższej Ukrainy. Zdarzenie polegało na zamachu na jej życie, w wyniku którego antypolska polityk zeszła była w szpitalu. No i teraz już tego programu nie zobaczy, ale też to już nie jest nasza sprawa. Sprawiedliwość odda jej natomiast Bóg. A wspomniany już dzisiaj specjalista od kopania grobów napisał ckliwego tweeta, w którym sugeruje, że zamachu na Irynę Farion dokonano na rozkaz Moskwy. No, jeżeli tak, to widzę pierwszy plus tej wojny. Państwo, na które wydajemy setki milionów dolarów, któremu udzielamy wsparcia
Udzielamy wsparcia tym, co uciekli od wojny. Nie tylko ma nas w dupie nasze apele dotyczące pochowania naszych zmarłych, ale zezwala na działanie na jego terytorium organizacji odnoszącej się do zbrodniczej tradycji rezaków. I tak już sobie płynie ten czas w naszym Bantustanie. Godzinę po ogłoszeniu tej informacji facet powinien być ogłoszony persona non grata w Polsce, a nasi politycy powinni powiedzieć temu telewizyjnemu komikowi, że albo kasuje gościa i delegalizuje tę partię, albo niech sobie z tą Rosją radzi sam. To jest kwestia zwykłej, normalnej, politycznej rachuby. Ale to się oczywiście nie stanie, bo pan Kowal będzie smutny. Dmowski mówił bardzo mądrze, że w stosunkach między narodami nie ma słuszności i krzywdy, ale jest tylko siła i słabość. Ukraińcy dobrze to wiedzą, dlatego korzystają z naszej słabości. Chociaż sami przecież tak naprawdę silni nie są. Bo nawet jak Polacy za swoje pieniądze na swoim terytorium postawili pomnik upamiętniający ludobójstwo, to zamiast cieszyć się z tego albo milczeć, ale cieszyć raczej bym też powiedział, że jest jakaś inicjatywa nad Wisłą, to lud tubylczy karmiony jest narracją o kontrowersjach. Miał upamiętnić ofiary rzezi wołyńskiej, ale padają zarzuty, że podsyca nienawiść. Mowa o pomniku, który dziś odsłonięto w Domostawie, niewielkiej wsi na Podkarpaciu. Na monument, którego nie chciało u siebie wiele miast, zrzucili się darczyńcy. Kontrowersje budzi jednak jego forma. Agnieszka Molenda. Kontrowersja. Kontrowersyjnie jest wtedy, gdy ktoś nazywa was dziennikarzami. Tymczasem, idąc dalej w politykę, coś się chyba w PSL-u powoli kruszy, bo Władysław Kosiniak-Kamysz zaczął mówić o niezależności swojego środowiska politycznego, wyrażając oburzenie, że sympatycy Lewicy i Platformy Obywatelskiej organizują coraz częstsze manifestacje pod biurami chłopskiej partii na terenie całego kraju. Bez PSL-u nie ma koalicji 15 października, nie ma koalicji partii demokratycznych. Bez PSL-u nie ma większości i to my zdecydowaliśmy, że po raz kolejny premierem jest Donald Tusk. To była nasza decyzja, bo jesteśmy partią wolną i nie boimy się nikogo w naszym działaniu. Stworzyliśmy koalicję, bo taka była wola wyborców, którą zawsze się wsłuchujemy, ale podjęliśmy tą decyzję świadomie. To nie znaczy, że nie mamy swojego zdania. PSL nie był, nie jest i nie będzie nigdy niczyim wasalem. Jest samodzielną, najstarszą partią polityczną. Szef MONU ma nawet w tej sprawie porozmawiać z liderem Uśmiechniętych Polaków. Jestem ciekaw rezultatów tego spotkania i czy Donald Tusk się nie wścieknie. Jedno jest natomiast pewne. PSL musi zacząć słuchać Marka Sawickiego. Już nie mówię Miśki, ale Marka Sawickiego, który jako jedyny wykazuje się jeszcze jakimś politycznym zmysłem w tej całej grupie. Bez ludowców nie ma rządu Tuska, więc nie ma też tego całego bałaganu. Prawdziwi politycy nie daliby się tak poniewierać i zamiast wyjść z tej przeklętej koalicji o niczym, PSL idzie z obecnymi rządami na szafot i jeszcze przy tym szczerzy do zgromadzonego tłumu zęby. Jak trzeba będzie wejść po stopniach i położyć głowę, wtedy będzie za późno. Teraz jeszcze macie szansę. Co stoi na przeszkodzie, aby Władysław Kosiniak-Kamysz został premierem Polski w nowej koalicji rządowej? PiS, Konfederacja, część trzeciej drogi i sam PSL. Odpowiedź jest prosta. Władysław Kosiniak-Kamysz. Teraz jedziemy sobie, moi mili, do Strasburga, gdzie wolą mieszkańców Lublina i okolic urzęduje nowo wybrana europoseł Wcisło z Koalicji Obywatelskiej. Chciałbym w tym miejscu pogratulować wyborcom pani poseł, ich reprezentantki. Jesteście tacy sami jak ona i nigdy nie będę w stanie logicznie wyjaśnić, co kieruje ludźmi, aby brać kogoś takiego na swojego przedstawiciela. No ale tak już jest, że głupcy chcą, aby reprezentował ich głupiec, mądrzy, aby mądry. Jak da się trochę prostym ludziom władzy, pieniędzy i zaszczytów, kończy się to tym. Jestem z Elą Łukaciejewską w Strasburgu. Płyniemy sobie promem. Ela to zorganizowała na wniosek władz miasta Strasburga. Sprawdzamy drogi komunikacyjne dojazdu do parlamentu, ale też atrakcje dla turystów.
Powiem szczerze, jestem tu drugi dzień, ale dzięki Eli naprawdę jest super. Kochani, fantastyczna osoba, fantastyczne pomysły i zawsze myślę o Was, o Polsce. Czy u nas nie mogłoby być tak pięknie? Mogłoby. Będzie. Dziękuję Marta i super kadencji w Parlamencie Europejskim. Dziękuję wzajemnie. Kiedyś też tak będzie w Polsce. To znaczy jak, pani poseł, będzie? Że co, promy będą? Wycieczki dla europosłów za darmo? Pani poseł popłynęła, no bo Komisja Europejska, czy tam Rada Europejska, czy tam Unia, jakiś urząd zorganizował im taki wyjazd, aby sprawdzili, czy turystycznie wszystko się tutaj zgadza, czy transport się zgadza. Kobieto, co ty masz w ogóle za pojęcie o transporcie? Nie masz pojęcia w ogóle o życiu. I wysyłamy takich, przecież pani po prostu robi wstyd. Dobrze jest, będąc za granicą, mieć zawsze w tyle głowy, z tyłu głowy, że jest się ambasadorem swojego kraju. Nie robić wstydu. Więc wolelibyśmy, pani poseł, aby za granicą głośno pani nie mówiła, że jest z Polski, bo to naszemu biednemu narodowi chwały nie przynosi. Ze Strasburga natomiast, moi mili, do Paryża jest zaledwie 500 kilometrów. Może zróbmy w Warszawie Paryż, pani poseł. Taki mam pomysł, żeby się pani nie musiała wstydzić za Polskę. W Paryżu bowiem trwają przygotowania do Igrzysk Olimpijskich. Jak widać, na ulicach stolicy Francji są już pierwsi kibice turyści, którzy z niewiadomych przyczyn zdecydowali się nie przepłacać za hotele, no i śpią pod gołym niebem w centrum miasta. No, zobaczcie, jak to wygląda. No i zestawcie sobie teraz z Paryżem naszą Warszawę. Zobaczcie, do czego doprowadziło lewactwo we Francji i czego nam każą gratulować Francuzom. No, my niestety, moi mili, możemy się niedługo spodziewać podobnych rzeczy u nas. I współodpowiedzialnym będzie PSL, który wspierając ten antypolski rząd, bierze na siebie ciężar tego, co mu tutaj szykują. Tym bardziej, że inżynierowie szturmujący naszą granicę dokonują kolejnych postępów cywilizacyjnych i właśnie wynaleźli lewar. No, miejmy nadzieję, że do nadejścia zimy przybysze wynajdą ogień, bo w takim lesie można strasznie zmarznąć w naszych warunkach klimatycznych albo spotkać wilka. A wilki są pod ochroną i nie można nic im robić, nawet gdy zaatakują. Z drugiej strony jest to bardzo zastanawiające, że przestępcy chcący nielegalnie przedostać się przez naszą granicę codziennie publikują posty na TikToku informując o swoich zamiarach, a władza nic z tym nie robi. Gabanie polityków, że sytuacja jest opanowana, to kłamstwo. Każdy z was zaczyna już to widzieć powoli, powoli w swoich miastach. My w Radomiu również. I przed nami stoi niedługo wielkie wyzwanie. Wczoraj rozmawialiśmy o tym z pewnym kolegą do późna w nocy jakoś, do trzeciej, że trzeba będzie po prostu się bronić. Ale o tym przygotuję osobny program. Ponad 3 lata temu napisałem pewien felieton. Jego inspiracją do jego stworzenia było zdarzenie, które wprowadziło mnie w osłupienie. Bo to nie jest też tak, moi mili, tak do końca, że fala nienawiści do polskiego munduru zaczęła być kreowana na przestrzeni ostatniego roku czy dwóch. Wręcz przeciwnie. Zobaczcie, co politycy uśmiechniętej Polski robili z WOT-em, kiedy tylko Macierewicz wpadł na ten pomysł, czy też go suflował, aby go wprowadzić. Jak obrzydzano młodym Polakom wstępowanie do ochotniczego wojska? Prawda? To nie jest tak, że nagle Holland zrobiła film i część uśmiechniętych Polaków przestała traktować żołnierzy jako swoich obrońców, ale jako wrogów. No,
To nie jest kwestia ostatniego roku czy dwóch. Jest więc pewna grupa zakodowanych postaci, ludzi, z którymi przyszło nam żyć pod jednym dachem, która nie jest w stanie samodzielnie wyciągnąć żadnych logicznych wniosków, a ich percepcja rzeczywistości bywa bardzo zaburzona. Więc sprawa, o której mówię, dotyczyła polskiego żołnierza, który został zaatakowany przez pewną impertynentkę. Posłuchajcie. Na Podlasiu pod Hajnówką, równo 23 km od granicy polsko-białoruskiej, przez którą cały czas przedzierają się nielegalni imigranci, przypominam, że nagrywałem to, czy też pisałem ten tekst, 3 lata temu. Kontynuując, do portugalskiego dyskontu wszedł polski żołnierz z karabinem na plecach. Istnieje podejrzenie, że chciał coś kupić, ale zamiast wejść, zapłacić i wyjść, jak to się dzieje na całym normalnym świecie, patrz Izrael, Włochy czy nawet w Wielkopolsce, u nas, nieopodal amerykańskiej bazy, gdzie widok żołnierzy pod bronią w McDonaldzie jest normą, no musiał się facet przekomarzać z mocno nieuporządkowaną historyczką, która zaczęła go filmować i robić mu zdjęcia. Zalarmowany, pożal się Boże, dziennikarz z Wyborczej pisał wówczas: żołnierz z długą bronią przechadzał się jak gdyby nigdy nic po jednym z wielkopowierzchniowych sklepów nieopodal granicy polsko-białoruskiej. A co miał się w tym sklepie czołgać? Co miał robić, geniuszu? Lawirować pomiędzy półkami w siatce maskującej? Rzucać świece dymne podczas próby przedostania się do pieczywa, granaty? W momencie przejścia po pasztet i pomidory? Instalować zasadzki przy ostatnich sztukach kiszonych ogórków? No co miał robić? No facet wszedł, robił zakupy i chciał wyjść. Po co ta afera? W sklepie są ludzie z dziećmi. Babsko darło tymczasem mordę, tak jakby przynajmniej ten żołnierz klepnął ją w tyłek. Byłam zszokowana, w tym sklepie byli też rodzice z dziećmi, a on z bronią. Kiedy zaczęłam robić mu zdjęcie, próbował schować się za plecami kolegi i straszył, że jeżeli gdzieś je wykorzystam, to będę miała kłopoty. Tak czytaliśmy w Wyborczej. Po wyjściu z Biedronki kobieta zadzwoniła do Straży Granicznej. Od razu trzeba było dzwonić na Straż Pożarną. Ludzie o zaniżonym poziomie inteligencji zawsze dzwonią na Straż Pożarną w każdej sprawie. Albo napisać do Lubnauer z Platformy, czy do Prokopowej z Lewicy. One się nadają. Mogłybyście wtedy we trzy stanąć pod koszarami i zorganizować konferencję prasową w tej sprawie. No suma summarum, gdy Straż Graniczna nie podjęła wyzwania, kobieta złożyła telefoniczną skargę w jednostce, a jakiś starszy kapral, który odebrał telefon, zamiast spuścić babsko na drzewo, powiedział, że wobec żołnierza będą wyciągnięte konsekwencje. Mam więc pytanie. Czy wojsko zamierza odpowiadać na każde zażalenie rozhisteryzowanych bab? Czy my naprawdę chociaż raz nie możemy wyraźnie wytyczyć granicy ludziom i tak przecież ograniczonym? Oni się nie obrażą, bo i tak są ograniczeni. Są do tego przyzwyczajeni. Kaganiec, smycz i furtka. Odtąd dotąd. Dalej nie idź. I oni są zachwyceni. No powtarzam, normalny człowiek przeszedłby wobec żołnierza Wojska Polskiego pod bronią obojętnie. No i tak zrobiła pewnie większość klientów tego sklepu. Natomiast obywatel o silniejszej świadomości, których też jest przecież sporo, uśmiechnąłby się do gościa i podziękował za to, że stoi na straży naszego bezpieczeństwa za psie pieniądze. Ale jak widać, polska ziemia nosi jeszcze i takie indywidua, jak ta, pożal się Boże, kretynka, której w czasie rozpierduchy na wschodniej granicy, w przededniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, w całym tym bulgoczącym kotle przeszkadza polski żołnierz z bronią robiący zakupy w sklepie. A przypominam, że ten felieton pisałem właśnie przed samym wybuchem wojny na Ukrainie. Ale pewnie dziadek tej kobiety opowiadał, jak to polskie wojsko strzelało do niego w 1946, gdy kładł zręby i podwaliny. Rodzinna opowieść musiała się odbić pewną traumą, stąd alergiczna reakcja po prostu na polski mundur z orzełkiem, no i broń polskiego żołnierza. Bo powiem wam, w skrytości, że bronią można zabić. No, tak. Tak jak taboretem, łukiem, nożem, śrubokrętem i widelcem, procą, gumką od majtek można zabić, pięścią oraz kamieniem. Posiadanie siusiaka nie sprawia, że będzie się gwałciło kobiety. Czy tam facetów, prawda? Bo czasy mamy różne. To tak jak z powszechnym dostępem do broni. Cała Europa może swobodnie ją posiadać. Czesi, Niemcy, Finowie, Francuzi, Włosi i Hiszpanie, ale nie Polacy. No bo co? No bo wszyscy się pozabijają, panie. Wyjdzie Dziewulski i będzie straszył. Wiecie, jak to wygląda na kolegiach redakcyjnych, gdy dziennikarze zajmują się bronią? Nie wiecie? No to wam opowiem. Blisko 18 lat w tym siedziałem. Przenieśmy się więc oczyma wyobraźni do takiej standardowej, klasycznej redakcji. Powiedzmy, niech to będzie siedziba lokalnej białostockiej Wyborczej. Na Florydzie facet strzelał z pistoletu do przechodniów. No coś ty. A tak, z pistoletu. Niebywałe, no. A może by w związku z tym zrobić taki temat, materiał, wiesz, co Polacy sądzą o dostępie do broni?
No świetnie, idź na ulicę i zapytaj. No i wychodziła taka najczęściej reporterka na ulicę i pytała przypadkowych ludzi: proszę pani, a na Florydzie facet strzelał do ludzi z pistoletu? Czy w związku z tym jest pani za dostępem Polaków do broni? W życiu, żeby się durne ludzie pozabijały? Jak państwo słyszą, Polacy nie są za dostępem Polaków do broni. Zawsze wyglądało to w ten sam sposób. O dostępie do broni, której w Polsce przypada 1,5 sztuki na 100 obywateli, a w Niemczech i Francji po 30, w Szwajcarii 50. O tym sobie jeszcze kiedyś pogadamy. Tymczasem wróćmy na Podlasie, bo to nie koniec historii. Więc Babsko zaczęło robić zdjęcia żołnierzowi i odgrażać się, że poinformuje kogo trzeba, no i poinformowało. Wyborczą. Nasza czytelniczka, podaje dalej Gazeta Wyborcza, słynąca z intelektualnej nieuczciwości, postanowiła, że nie odpuści, bo jak przyznała na takie panoszenie się uzbrojonych mundurowych w miejscu publicznym, nie ma jej zgody. O, ta? Skoro nie ma zgody na polskich żołnierzy, a jaśnie pani hrabienia skleszcieli pod Hajnówką nie życzy sobie ich ordynarnego widoku, to może w ogóle by jednostkę zwinąć i przenieść w inne miejsce, albo ją zastąpić czymś bardziej cywilizowanym, na przykład ruską czy niemiecką. Może wtedy poczułaby się jak jej matka czy babka, czyli bardziej bezpieczna. Ta jakże przykra historia nasuwa mi na myśl dwa wnioski. Po pierwsze, jeżeli my, normalni ludzie, nie będziemy reagować w takich sytuacjach, to idiotki wyzywające i napastujące polskich żołnierzy będą czuły się bezkarnie. Jeszcze raz przypomnę, pisałem ten tekst 3 lata temu i jakie mamy efekty po 3 latach? Przecież widzieliście balangę tych troglodytów, którzy zaatakowali polskie wojsko. Tekst ten po prostu wydaje się być z punktu widzenia dzisiejszego, tej osi czasu, na której jesteśmy, profetyczny, jak nie kasandryczny. Więc nie bądźmy bierni, gdy ktoś atakuje polskie wojsko. Zawsze stawajmy w obronie polskiego munduru, ale nie tylko munduru żołnierzy. Powiem coś również bardzo niepopularnego. Również munduru policyjnego. Policja nam będzie bardzo potrzebna i choć wielu policjantów zachowało się skandalicznie i fatalnie w czasie próby sprzed 2 lat, tego, czym nas straszono, a okazało się zupełnie czymś innym, to wiedzcie, że w policji jest bardzo dużo prawych, konserwatywnych i normalnych ludzi, którym należy się nasza wdzięczność, bo to do nich będziemy dzwonili, kiedy u nas się rozpocznie. A, no i jeszcze pożal się Boże dziennikarz z Wyborczej, który nie ustawał w swoim śledztwie i odkrył, co następuje. Jak czytamy dalej z opublikowanego 21 stycznia raportu, Rzecznik Praw Obywatelskich po grudniowej wizytacji żołnierskich posterunków na granicy polsko-białoruskiej powiedział, że żołnierze pełnią służbę na tej granicy z bronią długą i mają do niej nieograniczony dostęp także po zakończeniu służby. I to oczywiście oznacza, że trzeba bić na alarm. To są jacyś kretyni po prostu. Czy nie potraktowałem więc w związku z tym tych ludzi za mocno? Nie. Uważam, że za lekko i tylko kultura osobista trzymała mnie, abym zbyt mocno nie pofrunął. A fruwać w czuwaju możemy tylko dzięki zaangażowaniu naszych mecenasów, którzy wiernie i dzielnie stoją przy nas ramię w ramię, bo to jest nasz wspólny projekt. Czuwaj jest jeszcze projektem do momentu, aż nie zamieni się w internetową telewizję, czego sobie i Państwu, mam nadzieję, życzę. Jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany, aby dołączyć do zaszczytnego grona mecenasów, wejdźcie proszę w pierwszy komentarz i opis tego filmu. Tam są wszystkie informacje. Buy Coffee, PayPal, zrzutka, numer konta. Wszystko, co jest potrzebne do udzielenia wsparcia. Jest też przycisk wsparcia obok przycisku subskrypcji na YouTubie. Proszę Państwa, trochę będzie też zamieszania związanego z publikacją i godzinami materiałów, dlatego że YouTube robi nam bardzo duże obwarowania i teraz, żeby dobrze się wstrzelić w ten YouTube'owy algorytm, musimy trochę popracować. Dlatego znowu zmieniamy te nieszczęsne godziny, ale nie jesteśmy telewizją, żeby się tego wszystkiego jakoś specjalnie trzymać. Więc programy sobotnie oraz czwartkowe będziemy emitowali o 21 lub 21.30. Tak będziemy starali się tutaj trafiać, ponieważ wtedy one mają możliwość najszerszego dotarcia do naszych odbiorców. Niedzielę zostawimy na godzinie 19, tak jak było. A na odchodne. Nie będę Was, proszę Państwa, specjalnie nudził, tym bardziej, że jest tutaj w Czuwaju bardzo gorąco. No, mamy problem z klimatyzacją. Puszczę Wam natomiast jedno urocze nagranie, które rozpaliło moje serce.
Jest ono tak dobre, że zapętlę je i proponuję, abyśmy obejrzeli je sobie przynajmniej 3 razy. Tymczasem dziękuję za wasz poświęcony czas. Jest on dla mnie najcenniejszy. Co zrobić, żeby Polska była bogatsza niż Słowacja? Chodzimy na stronę Słowacji, bierzemy patyk, nawet taki. Przechodzimy na stronę Polski. Polska bogatsza. Proszę bardzo. Co zrobić, żeby Polska była bogatsza niż Słowacja? Chodzimy na stronę Słowacji, bierzemy patyk, nawet taki. Przechodzimy na stronę Polski. Polska bogatsza. Proszę bardzo. Co zrobić, żeby Polska była bogatsza niż Słowacja? Chodzimy na stronę Słowacji, bierzemy patyk, nawet taki. Przechodzimy na stronę Polski. Polska bogatsza. Proszę bardzo.